suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Ten szczególny dzień, 11 listopada, kiedy 98 lat temu kraj wybił się na niepodległość. Właśnie tutaj w Markach świętujemy obchody tego szczególnego wydarzenia. Jednym z elementów tych dzisiejszych obchodów tutaj w Maryckim Ośrodku Kultury jest multimedialna prelekcja w wykonaniu historyka, reżysera, scenarzysty i pasjonata dwudziestolecia międzywojennego pana Dariusza Marka Strzednickiego. W tej chwili trwa właśnie ten wykład. Jest to bardzo piękną polszczyzną opowiedziana historia o wielkim człowieku, o bohaterze, o wodzu, o marszałku Józefie Piłsudskim. Józef Piłsudski to niezwykła postać. Jego życie było niezwykle dynamiczne we wszystkich obszarach czasoprzestrzeni i nacechowane czasami dziwnymi przypadkami. Ja kończyłem studia pod koniec lat 80. i wówczas Józef Piłsudski przez historiografię był rysowany jako postać negatywna, jako satrapa, faszyzujący Polskę. Zderzenie tych informacji wraz z przekazem starszych patriotów mocno się kłóciło. I w związku z tym zainteresowałem się tą postacią. Jak później się okazało, proporcjonalnie do kwadratu czasu, gdy zyskiwałem wiedzę na temat Józefa Piłsudskiego, coraz bardziej ten polityk mnie zaciekawiał. Czasy się zmieniają. W tej chwili praktycznie w każdym mieście i również w Markach jest ulica Marszałka Piłsudskiego. No to zupełnie zrozumiałe. W okresie międzywojennym do 1939 roku było znacznie więcej tych ulic niż dzisiaj. To, że powracamy do tradycji II Rzeczypospolitej, to jest signum temporis, to jest takie znamie czasu, które jest zupełnie uzasadnione. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w tej chwili w Maryckim Ośrodku Kultury i właśnie w tle słychać prezentację multimedialną. Jest to prezentacja dotycząca życia Józefa Piłsudskiego. Kiedy prezentacja się zakończy, za chwil kilka będziemy wspólnie śpiewać narodowe pieśni. Będzie to tylko śpiewanie, ponieważ w tym roku postanowiłam zmienić formułę tego wydarzenia i w tym roku będzie to opowieść o najsłynniejszym adiutancie Józefa Piłsudskiego, o generale Bolesławie Wieniawie Długoszowskim. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj tu przyszli, będą mogli posłuchać o arcyciekawej postaci, jednej z najpiękniejszych postaci II Rzeczpospolitej, pierwszego ułana Rzeczpospolitej, człowieka, który bardzo kochał Józefa Piłsudskiego, a przede wszystkim tego, który kochał Polskę.
Cieszę się, że po raz kolejny mieszkańcy Marek odpowiedzieli na nasze zaproszenie, by w uroczysty sposób obchodzić święto 11 listopada. Dzisiaj przez cały dzień mieliśmy kilka uroczystości w dzień msza święta. Teraz kończymy spotkanie w Mareckim Ośrodku Kultury, gdzie mogliśmy się dowiedzieć ciekawych historii, jak również pośpiewać pieśni patriotyczne oraz poczęstować się pysznym tortem z okazji właśnie urodzin Niepodległej. Za chwilę spotykamy się pod pomnikiem, gdzie będziemy mogli złożyć wieńce, a później, i tu jest nowość, zapraszam wszystkich mieszkańców oczywiście po uroczystościach na pokaz laserów o historii Polski. Mam nadzieję, że ta nowa forma również przypadnie do gustu wszystkich mieszkańców Marych. Jeszcze raz bardzo wszystkim Państwu dziękuję za przybycie na dzisiejsze uroczystości. Wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski. Szanowni Państwo, bardzo proszę Pana Burmistrza o przekazanie statuetki zasłużone dla miasta Marki wnukowi Pana Władysława Cygana, Panu Jakubowi Przybańskiemu. Dziękuję Panu za roszczę. Przekazuję dumnie swoich wśród wielu nagród, które w firmie są. To jest wyjątkowa statuetka, która honoruje zasługi dla miasta Marki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Rosa. Jacek Chory, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Paciorek.